Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym. Dzisiaj, proszę Państwa, znowu kilka słów o wyborach. Nagrałem już pierwszy komentarz wczoraj. No, jeszcze wczoraj było duże prawdopodobieństwo, że w sobotę na przykład nie będziemy mogli opublikować. Nic powiedzmy, bieżącego, bo będzie cisza wyborcza. Okazuje się jednak, że tej ciszy stety lub niestety nie będzie. Tak zadecydowała Państwowa Komisja Wyborcza, mimo że wybory nie zostały odwołane. Po prostu nie odbędzie się głosowanie z przyczyn technicznych. Cóż, no jest to bardzo ciekawa figura prawna, dosyć nieznana do tej pory. I w zasadzie w zasadzie to nadal wiadomo, że nic nie wiadomo. Podejrzewam, że ponieważ posiedzenie sejmu zostało nagle przedłużone, będą obrady jeszcze 14 maja, to znaczy w najbliższy czwartek że na tym posiedzeniu dnia, na tym kontynuacji tego posiedzenia Sejmu w jego bodajże piątym czy szóstym dniu obrad, będzie poddawana pod głosowanie jakaś propozycja legislacyjna, mająca na celu przeprowadzenie tych wyborów no jak najszybciej. Z drugiej strony, oczywiście, Prawo i Sprawiedliwość i również partia porozumienie, czy też nieporozumienie Jarosława Gowina, będzie się starała e, na przy, chociażby utrudnić życie e, Platformie, żeby Platforma Obywatelska nie mogła wymienić Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, no i żeby te 30 milionów kart do głosowania się nie zmarnowało. No proszę Państwa, to Niewki dmuchał wydrukować 30 milionów kart w końcu. To, to, to wiecie Państwo, ile to drzew, to coś strasznego. Ja się dziwię, że jeszcze nie ma protestów ekologów przed Ministerstwem Aktywów Państwowych. No ale cóż. Natomiast są, proszę Państwa, protesty przedsiębiorców rozganiane. Nagrywam ten materiał w piątek, więc jeszcze nie wiem, jak to dzisiaj po południu będzie y, wyglądało, bo o 16 ma być jakby ciąg dalszy. Y, tutaj jakby cykl produkcyjny jest taki, że ja to muszę nagrać trochę wcześniej, ale mogę się opierać na tym, co się działo w czwartek y, 7 maja y, po południu, wieczorem, w nocy w Warszawie. Więc, y, proszę Państwa. Y, Pojawiają się y, głosy różne. Najpierw może bym sprostował paru co bardziej gorliwych ultrasów Konfederacji, którzy mówią, że Paweł Tanajno to jest wypuszczony przez PiS, y, przy, prawda, dywersant, żeby tutaj zmniejszyć szanse Krzysztofa Bosaka, y, obrywa się jeszcze innym kandydatom, tym prawicowym, Proszę Państwa, o ile o Marku Jakubiaku mówiono, że, że tam pis go mu pomógł, coś tego. Ja nie wiem, może, ale na miłość Boską. Pan Paweł Tanajno już 5 lat temu startował na prezydenta. Wiadomo, przeszedł drogę polityczną, która mi nie odpowiada i pewnie państwu też, bo to była Platforma Obywatelska, to był palikot, to była jakaś dziwaczna efemeryda pod nazwą Demokracja Bezpośrednia, o której nie wiadomo w ogóle, co to, co to zwierzątko sobą reprezentuje, ale. Ale no mówienie, że teraz PiS specjalnie wypuścił Pawła Tanajnę y, po to, żeby y, zmniejszyć szanse Krzysztofa Bosaka, jest mocno nielogiczne. W związku z tym, w związku z tym tak samo mówię nie o tych innych kandydatach, bo Stanisław Żółtek też w sroce spod ogona nie wypadł. Mirosław Piotrowski też z spod ogona nie wypadł. To są ludzie obecni od wielu lat w życiu politycznym, mający swoich zwolenników, swoje partie, więc może zluzujmy w tym temacie. To tak tylko dla porządku mówię, bo przy każdych wyborach pojawia się coraz częstsze ostrzeżenie o oskarżenie o dywersję, tylko że najczęściej nie pod tym adresem, gdzie trzeba. Natomiast co do protestu przedsiębiorców pojawiają się różne głosy, że no, jedne są oczywiście pro przedsiębiorcze, ale to że nie w ten sposób, że zróbmy to trochę inaczej. Są też głosy, że to tacy no, różni, Narodowi solidaryści właśnie, że to janusze biznesu i niech sprzedadzą swoje samochody, żeby wypłacić pensję pracownikom. Myślę, że jedna i druga strona jest, jest w błędzie po prostu. Wychodząc z pewnych. Nie do końca prawdziwych założeń. No, zacznijmy od tego, że przedsiębiorcy, jak sprzedadzą swój samochód, który jest często ich narzędziem pracy, no to za ile wypłacą tej pensji pracownikom? Zresztą yy, chyba nikt nie będzie zaprzeczał że polskie państwo jest zbiurokratyzowane niemożliwie, że jest przez to niewydolne i że aparat biurokratyczny nadaje się, skoro no, no, tak pracuje, to do, do wysłania na zieloną trawkę. A w każdym razie duża jego część, bo oczywiście jakaś tam biurokracja musi istnieć i to w ogóle nie ma dwóch zdań. Ale nie można też z kolei mówić, że no, wszyscy wszyscy przedsiębiorcy są w takiej sytuacji, chociaż no, trudno to trzeba każdą firmę oceniać indywidualnie. No, chociażby taki gigant jak to LPP, która wypowiada, wypowiada najem w galeriach handlowych. No, podejrzewam dlatego, no, proszę Państwa, no, to jednak jak są duże koszty. Często u nas w Polsce przedsiębiorcy są jednak na dorobku. Oni najczęściej nie mają kapitału, kapitał mają gdzieś utopiony, zainwestowany, yy, za to mają zobowiązania. Yy, natomiast, oczywiście, forma protestu yy, no jest dyskusyjna. No, czy, czy w ten sposób coś się osiągnie? Yy, podejrzewam, że nie. No, z drugiej strony, w tym momencie nie ma tak naprawdę Efektywnego sposobu, y, sposobu po prostu protestowania, bo policja wszystkich rozgoni, nawlepia kary sanepit, nawlepia mandatów policja, i to się skończy. No, natomiast z drugiej strony y, rozumiem ludzi, którzy są naprawdę często w ciężkiej w tym momencie sytuacji życiowej, gdzie y, w wyniku decyzji państwa, powiedzmy sobie też. Nie wiadomo, czy słusznych i te wątpliwości się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień namnażają, w momencie, kiedy najważniejszym punktem otwarcia gospodarki jest najpierw otwarcie lasów, a potem galerii handlowych, w sytuacji, gdy obrywają te właśnie małe polskie przedsiębiorstwa typu jakieś restauracje czy jakieś punkty usługowe. Mówi się, że a to nie jest priorytetowe, to nie jest priorytetowe, zakłady fryzjerskie nie są priorytetowe, proszę państwa, no to jest to jest wszystko. To jest wszystko mocno chaotyczne, Tudzież że zetknąłem się również z opinią, że po prostu, no cóż, Mateusz Morawiecki z racji na swoją przeszłość w sektorze bankowym. Nie u, uważa sektor drobnych usług, drobnych przedsiębiorstw za zbędny. Yy, i, I o tym miałyby świadczyć obecne działania. Podejrzewam, że jest to wypadkowa po prostu yy, również, yy, również pewnego podejścia rzeczywiście ludzi z Pisu, yy, pewnych yy, ubranych przynajmniej w szaty medyczne, wymysłów epidemiologów niektórych i ministra Szumowskiego oraz, yy, oraz yy, charakterystycznego dla polskiej biurokracji kompletnego bałaganu. Yy. Tym bardziej, że te zakazy i nakazy z każdym dniem okazuje się, że są coraz mniej, yy, coraz mniej przemyślane i są coraz mniej przestrzegane. W wielu miejscach y, widzę, że o ile szaleństwo maseczkowe niestety nadal trwa, y, to wie, niektóre inne obostrzenia nie są już tak ściśle y, y, przestrzegane. Y, y, natomiast sam się zetknąłem na przykład z sytuacją, że w pewien weekend, y, chyba w poprzedniego weekendu, y, kiedy jechałem autobusem, kierowca zostawił. Kilkanaście osób na przystanku, bo był, miał połowę już miejsc siedzących zapełnioną. No i, i co wtedy? No i ludzie są, ludzie są wtedy, proszę Państwa, w kropce. Więc proszę Państwa, my się obecnie znajdujemy właśnie w pewnej kropce, powiem ostrzej nawet, w pewnej matni prawnej czy bezprawnej, stworzonej nam e, przez rząd. E, nie, yy, nie uważam, żeby takie wracając do tego strajku przedsiębiorców. Nie uważam, żeby takie ruchy cokolwiek przyniosły poza tym, że dofinansujemy tak zwaną walkę z koronawirusem kolejnymi pieniędzmi z naszych mandatów czy z tych karcanepidowskich, bo niestety ja uważam, że yy, nie możemy pokładać nadziei w tak zwanych wolnych sądach, ponieważ te sądy są coraz bardziej przerabiane na modłę pisowską. To raz. Dwa, w kwestii, w kwestii prawda, tego, że trzeba bezwzględnie tutaj zwalczać sabotażystów na froncie walki o lepsze jutro z morderczym, krwiożerczym mikrobem. Są takie same dla lewej i prawej strony sceny politycznej. Wyjątkiem może jest tu Konfederacja, która zwłaszcza ustami Grzegorza Brauna mówiła ciekawe, radykalne rzeczy. O, na przykład. No może już nie, 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 będę, nie będę kończył. To zobaczycie Państwo puentę ostatniego komentarza, bo mi, zno, bo mi jeszcze nie daj Boże, zdejmą za jakieś propagowanie na, do nienawiści. Wiecie Państwo, o, o który jego wniosek formalny chodzi. Yy, I komu co zrewoltowany lud warszawski miał zrobić. Znaczy, to, czy garska przedsiębiorców tych ludzi, nie tylko przedsiębiorców, bo oczywiście część ludzi tam poszła ich wspierać, czy te parę tysięcy osób są w stanie zmienić rzeczywistość w Polsce? Bierność społeczna w Polsce myślę, zabrnęła na tyle daleko, że takie rewolucyjne ruchy przyniosą więcej szkody niż pożytku. Yy, a to nie jest Ukraina, to nie jest Majdan, gdzie zainterweniowały od razu, zainterweniował kto trzeba, e, wsparł tą inicjatywę. No nie, nie, tutaj wszyscy są sparaliżowani, sparaliżowani tym, że wirus. Niestety, niestety, proszę państwa, e, nie ma co obrażać się na rzeczywistość, naprawdę. E, natomiast korzystajmy z tego, co możemy, uświadamiajmy i korzystajmy z tych wytrychów, które. Miłościwie nam panujący dali, póki ich nie zabior, Bo wcale nie wiadomo. <laughs> I dopominajmy się swego póki co na drodze legalnej. A myślę, że warunki do jakichś bardziej radykalnych protestów przyjdą już niedługo. Przyjdą już niedługo. Myślę, że rząd przykręci nam śrubę, dzień po wygranych przez Andrzeja Dudę w wyborach pocztowych. Wyborach kopertowych, które mogą być przeprowadzone z rażącym naruszeniem prawa i przez to być nielegalne. I, proszę Państwa, może dojść do takiej sytuacji, że wtedy będzie ten właściwy moment na tego typu działania. Obecnie. Oczywiście pan Paweł Tanajno wykorzystuje to również do promocji swojej osoby i to jest jakby naturalne. Ja nie mam do niego o to pretensji, natomiast jest to nieodpowiedzialne. Jest to nieodpowiedzialne, ponieważ on bierze odpowiedzialność za to, co stanie się z tymi ludźmi, którzy na jego wezwanie tam poszli. Więc życzę wszystkim, którzy są dotknięci przez kryzys, żebyśmy przetrwali ten wspólny czas, przedsiębiorcom, ale i pracownikom, którzy też są. Też są dotknięci tym, że często procedury związane z wypłatą tych świadczeń państwowych są przewlekłe. I nadejdzie ten moment, że nie tylko będzie można, ale i będzie trzeba się upomnieć, upomnieć o swoje. Natomiast nie powtórzmy błędów powstań narodowych naszych XIX wiecznych, które zawsze wybuchały. W totalnie nieodpowiednim momencie, natomiast był to yy, oczywiście dla Polaków, był to moment właściwy dla innych sił, a nam przynosił tylko straty. To tyle. Do zobaczenia w kolejnych programach. Czołem Wielkiej Polsce.